Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. O przygotowanie tego materiału byłem proszony już bardzo dawno temu. Jednak ze względu na ilość emocji, które temat diety ketogenicznej wzbudza, starałem się to odciągnąć w czasie. Od kilku lat dieta keto bije rekordy popularności. Od dawna nie jest to już niszowe zagadnienie z odmętu świata kulturystyki, o którym słyszała tylko garstka najbardziej wkręconych w ten sport ludzi. Mimo że dietę keto często się w ten sposób przedstawia. Dzisiaj jest to temat modny i z jednej strony to dobrze, z drugiej źle. Jak mogliście zauważyć, sam do takich spraw staram się podchodzić z chłodną głową. Co jakiś czas słyszymy o nowych suplementach mających zrewolucjonizować cały rynek. O nowych treningach, dzięki którym będziemy w stanie bić nieosiągalne dotąd rekordy. Dieta jako nieodłączny element sportów sylwetkowych nie jest w tym temacie żadnym wyjątkiem. Ilość specjalnych diet, które obiecywały przysłowiowe gruszki na wierzbie, nie byłbym w stanie policzyć na palcach obydwu rąk i stóp. Ze względu na popularność diety keto również w kręgach osób, które nie miały dotąd dużego doświadczenia w temacie, narosło wokół niej sporo idiotycznych wręcz mitów. Nie trzeba daleko szukać, po prostu sprawdź, kto w Twoim otoczeniu wymieni najwięcej korzyści płynących z diety keto i jakie mogą to być rzeczy. Czy są to osoby z doświadczeniem i formą godną Keto Kocura czy Tomasa de Laurea, na którą tamci pracowali latami? Czy może prędzej ludzie zainspirowani sportowcami oraz influencerami tego pokroju, stawiający w tym świecie swoje pierwsze kroki? Dla wielu z nich dieta keto jest pierwszą w życiu dietą, a w zasadzie pierwszą świadomą ingerencją w swój sposób żywienia. Żeby nie było, nie hejtuję osób na diecie keto, nie umniejszam też sportowcom, którzy wybrali ten tryb żywienia. Być może też obserwacje, o których mówię, nie będą miały żadnego przełożenia na ludzi w Twoim otoczeniu. Jednak faktem jest, że dieta keto ma już na tyle duży hype, że przygotowując taki materiał, każda jej krytyka może wywołać dosłownie falę oburzenia. Widać to również w sekcji moich komentarzy. Przewija się masa ludzi oburzonych wręcz polecaniem produktów z węglowodanami na redukcji. Pojawiły się również komentarze, że przecież od tłuszczy się nie tyje, czy że można robić redukcję jedząc go tyle, ile się chce, bez kontrolowania podaży kalorii. Dieta keto niestety stała się dla wielu religią, a jej nadinterpretowane założenia zaczęły już żyć własnym życiem. Analogicznie było w latach 90., kiedy byliśmy świadkami sytuacji odwrotnej. Wtedy ludzie panicznie wręcz zaczęli bać się tłuszczu, tak jak dzisiaj niektórzy boją się węglowodanów. W żadnym wypadku nie jest to pozytywne zjawisko. Nie myślcie też, że faktu jej popularności nie podchwycili ludzie, którzy po prostu chcą się na tym dorobić. Czytając w internecie niektóre artykuły o diecie ketogenicznej, można odnieść wrażenie, że nie tyle autor starał się czytelnika o czymś poinformować, co prędzej coś sprzedać. A potencjalny odbiorca, który właśnie podjął decyzję o przejściu na dietę oraz szczerze chcący zmienić coś w swoim życiu, będzie dla takiego marketingowca bardzo łatwym celem. Tym bardziej, jeśli ów odbiorca nie jest do końca świadomy. Wtedy każdy powielony mit będzie mógł sprzedać jako produkt, który też z uwagi na zainteresowanie na pewno nie będzie tani. Dieta ketogeniczna powstała w latach 20. ubiegłego wieku. Pierwotnie była wykorzystywana jako narzędzie w leczeniu dziecięcej padaczki. Stosuje się ją także w leczeniu niektórych wrodzonych wad metabolicznych. Od pewnego czasu pojawiają się również badania, które wskazują na korzystne efekty jej działania m.in. w leczeniu otyłości i cukrzycy typu drugiego. Zaczęto również dostrzegać jej wpływ w leczeniu niektórych nowotworów. Jednak nie można traktować jej jako uniwersalne remedium na wszystko. Zdecydowanie przestrzegam przed samodzielnymi próbami leczenia się dietą keto. Przy schorzeniach wątroby, kamicy nerkowej, hipoglikemii czy niektórych zaburzeniach metabolicznych dieta keto może wprowadzić sporo zamieszania i być nawet potencjalnie niebezpieczną. Jednak większość z nas upatruje w niej sposobu na dobrą sylwetkę. I pomimo bycia jedną z diet dość ekstremalnych, jej popularność rośnie. W założeniach praktycznie odrzuca jeden ze składników makro, czyli węglowodany. Będąc na keto, nie powinieneś spożywać ich więcej niż 10% całości dziennej podaży energetycznej, a optymalnie nawet mniej, bo bliżej 5%.
Jest to jednak w pewien sposób zależne od Twojej wagi i aktywności fizycznej. Im jest się większym i bardziej aktywnym, tym więcej węgli można jeść i dalej pozostawać w ketozie. Mówi się, że dieta keto wysusza. Jest to prawda. Jeśli chodzi o samo gubienie kilogramów, to w początkowym etapie dieta keto nie ma sobie równych. Jednak sama utrata wagi nie jest równoznaczna z utratą tkanki tłuszczowej. Będąc na diecie, nazwijmy to klasycznej, gdzie jesz węglowodany, Twoje mięśnie zasilane są glikogenem. Jego główna funkcja polega na gromadzeniu zapasu energetycznego i tym samym na dodawaniu Ci siły podczas wysiłku. Nie tylko fizycznego, ale też umysłowego. Fachowo nazywa się go ustrojową rezerwą węglowodanową. Glikogen występuje w cytoplazmie komórek jako zmagazynowane cząsteczki glukozy. Gdy usuwasz z diety węglowodany, pozbywasz się z ciała właśnie glikogenu. 1 gram glikogenu wiąże od 3 do 4 gramów wody. Jego ilość jest jednak mocno skorelowana z ilością masy mięśniowej, a 1 kg mięśni może zgromadzić około 12 gramów glikogenu. Mnożąc ciężar swoich mięśni przez od 3 do 4 gramów wody z nimi związanej, wyjdzie ile wody stracisz na keto. Do tego dochodzi kwestia strat insuliny. To sprawia, że nerki nie zatrzymują sodu i wydalają więcej wody. Zatem za początkowe wow na diecie keto wywołane szybką utratą kilogramów oraz suchszym wyglądem nie stoi redukcja fatu. Jeżeli utrzymujesz ujemny bilans kaloryczny, to na pewno też go gubisz, jednak zdecydowana większość to masa wody. Przyjmuje się, że w pierwsze 2 tygodnie na keto większość traci do 5 kg masy ciała. 2 tygodnie nie są jednak wystarczającym czasem, by Twoje ciało przerzuciło się w zupełności z zasobów glikogenu na ciała ketonowe. Uśrednia się, że pełna adaptacja trwa około miesiąca. Z drugiej strony jest to raczej kwestią indywidualną i równie dobrze mogą być to 3 miesiące. Istnieją natomiast dowody, że większą łatwość do ketoadaptacji mają sportowcy wytrzymałościowi. Przejście na ketozę dla większości nie jest procesem ani krótkotrwałym, ani też przyjemnym. Tym bardziej śmieszą stwierdzenia pokroju, ilekroć przechodzę na ketozę, których również w sekcji komentarzy pod moimi filmami da się czasem doszukać. W trakcie adaptacji może pojawić się tak zwana grypa ketonowa, a jej objawy mogą przybrać bardzo różne postaci. Od ogólnego osłabienia po ociężałość umysłową i sraczkę. Za ich wystąpienie odpowiada nie tylko odcięcie paliwa, ale też niedobór elektrolitów, zwłaszcza magnezu, potasu i sodu. A teraz pytanie, czy będąc już na keto, spalisz fat szybciej niż na diecie konwencjonalnej? Zakładam, że w tym momencie wszyscy zwolennicy ketozy w swoich głowach krzyczą tak. Ich koronnymi argumentami w dyskusjach pod filmami jest m.in. to, że ketony są bardziej efektywne jako paliwo od glikogenu, a poza tym przerobienie białka na glukozę jest dla ciała bardziej wymagające energetycznie niż węglowodanów z jedzenia. Ten mit został jednak obalony. Nie wykazano żadnej przewagi diet niskowęglowodanowych w podnoszeniu wydatków energetycznych ciała w spoczynku. Wraz ze wzrostem popularności diety ketogenicznej w społeczności fitness pojawia się też coraz więcej publikacji badających jej realne zyski względem konwencjonalnych diet w utracie masy w ogóle. I może być to ciężkie do przyjęcia dla najbardziej zagorzałych entuzjastów keto, jednak jak dotąd nie ma wyraźnych dowodów na jej wyższość względem np. diety niskotłuszczowej, a badania, jak to właśnie prezentowane, temu przeczą. Z drugiej strony dieta ketogeniczna jest bardzo skuteczna w redukowaniu apetytu. I chociaż na tę chwilę dysponujemy głównie danymi anegdotycznymi, to jest ich na tyle dużo, że ciężko ten fakt kwestionować. Kontrola apetytu jest na pewno mocną stroną diety ketogenicznej w fazie redukowania. Jest to absolutną bzdurą, że na diecie keto nie da się przytyć. Byłoby to zupełne pogwałcenie praw fizyki. Są dwa warunki, jakie dieta musi spełnić, by być skuteczna w odchudzaniu. Jest to deficyt kaloryczny oraz stałe utrzymywanie go w szerszej perspektywie. Hamowanie apetytu, duża podaż białka czy bardzo ograniczony dostęp do słodyczy i przekąsek na pewno pomaga w całości. Paradoksalnie pomaga też ciężka adaptacja. Gdy przejdziesz już na keto, nie będzie chciało ci się tego procesu powtarzać.
Istnieje zatem szansa, że utrzymasz tę dietę dłużej. Wejście w stan ketozy nie oznacza jednak z miejsca deficytu kalorycznego, a po prostu niskie spożycie węglowodanów. Wielu rozpoczynających przygodę z keto ma nadzieję, że dzięki tej diecie będzie mogło jeść bez opamiętania, a jedyne co zyska to masa mięśniowa. Po drugiej stronie stoją najwięksi krytycy keto, zarzucający jej, że z tak niskim poziomem insuliny nie da się budować mięśni. To również jest bzdurą, ponieważ insulina nie jest jedyną warunkową do zajścia syntezy białek. Wątpliwe jednak, by keto było w tym aspekcie też lepsze, tak samo zresztą jak w odchudzaniu. Dieta ketogeniczna, jak każda dieta ekstremalna, niesie ze sobą pewne minusy, co na chwilę obecną ze względu na trwający hype jest praktycznie zupełnie pomijane. Od tych, o których wspominałem, przez potencjalnie niekorzystny lipidogram, pomocno ograniczoną ilość dostępnych dziennych produktów, nie mówiąc już o urozmaiceniach. Keto słodycze są dostępne głównie w internecie i wcale nie są tanie. Wyjście do knajpy ze znajomymi czy imprezy rodzinne wymuszają kolejne komplikacje. Uważam, że dla większości z nas taki model będzie wypadał bardzo słabo względem tego, co poświęcasz, a co zyskujesz, oraz będzie ciężki do długofalowego utrzymania. Z drugiej strony na pewno są osoby, którym taki tryb życia będzie odpowiadał. Wypracowana w trudzie sylwetka może dać im więcej satysfakcji. I pomimo jej popularności, na pewno nie bez znaczenia jest elitarna otoczka diety ketogenicznej. Bez problemu dasz radę na niej chudnąć czy robić masę. Jeśli naprawdę uważasz, że jest to dla Ciebie najlepsze podejście, to nie ma żadnych przeciwwskazań. Bądź na keto i rób dalej formę. Jednak keto to dieta, pewien model żywienia, w żadnym wypadku święta woda z lichenia. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Jeżeli Ci się podobał, możesz być zaskoczony, o ile więcej wartości i informacji znajdziesz w moich produktach przeznaczonych dla osób faktycznie zaangażowanych w tematy, jakie poruszam. Jeżeli nie oglądasz mnie jedynie w celach rozrywkowych, zachęcam do sprawdzenia e-booków, w które wkładam obecnie najwięcej swojego czasu i energii. To wszystko, by upewnić się, że dostarczam najwyższej jakości content osobom, którym faktycznie na tym zależy. Jeżeli zatem chcesz wejść na następny poziom, zapraszam na stronę stalowyszok.pl. Znajdziesz tutaj mój bestseller, przegląd ponad 200 badań na temat popularnych suplementów, czyli e-book Suplementy Świadomy Wybór. A dla fanów mojego klasycznego kontentu przygotowałem e-book oraz audiobook Kulturystyka Sport Zapomniany, który odpowie na każde pytanie, jakie mógłbyś mieć odnośnie żelaznego sportu. Wszystkie linki znajdziesz w opisie tego filmu.